Pozwolę sobie też przywitać towarzyszącego prezydentowi, pana ministra Krzysztofa Szczerskiego, szefa gabinetu pana prezydenta. I wielkiego przyjaciela naszej redakcji. Myślę, że nie obniżam notowań, mówiąc dzisiaj o tym przy panu prezydencie Krzysztofa. Zawsze nam towarzyszy w różnych chwilach, chociaż dzisiaj pewnie ma strasznie mało czasu, prawie nigdy nie odbiera telefonów, ale wiemy, że ma dobre fluidy. Ja sobie pozwolę zapowiedzieć wypowiedź pana prezydenta krótką anegdotą, ale to, że Asia Lichocka siedzi obok pana prezydenta, przypomina mi pewne wydarzenie z 2010 roku. Jest mniej więcej październik 2010 roku i Majka Burzyska, Asia Lichocka przychodzą do mnie, mówią, że mają pomysł na nakręcenie filmu o Smoleńsku. Wtedy jeszcze chyba nawet nie znaliśmy tytułu, czy może ten tytuł pojawił się, Mgła, który był taki dosyć oczywisty. I w tym filmie wymieniają mi bohaterów. I pojawia się tam prawnik pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, Andrzej Duda. W ten sposób tak naprawdę poznałem Andrzeja Dudę jako człowieka najgłębiej przejętego tym, co się działo, odpowiedzialnego za państwo. I tak sobie wtedy pomyślałem, że jeszcze kiedyś wróci do poważnych funkcji. No, nie przyszło mi do głowy, że do aż tak poważnych. To już była decyzja... To już była decyzja narodu, ale i pewnie też Jarosława Kaczyńskiego, który miał tą genialną myśl, że jest ktoś, na kogo warto postawić, ale nie wystarczy tylko mieć odrobinę szczęścia. Ta ciężka praca, ogromna ciężka praca i talenty pana prezydenta, bo to też trzeba docenić, spowodowały, że dzisiaj jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, bo bez tego sukcesu nie byłoby też zwycięstwa PiS-u. Musimy o tym pamiętać. A nasz sukces wiązał się z tym, że dzięki temu filmowi utworzyliśmy drugi obieg. To właśnie w wypowiedzi między innymi Andrzeja Dudy, wtedy ministra, już byłego wtedy ministra i wielu innych, czterech pozostałych uczestników, był pewnym przełomem w świadomości. 5 milionów ludzi obejrzało ten film. On miał ogromne znaczenie. I pan prezydent był już wtedy z nami. Zresztą, jak powiedział, jest 5. raz na zjeździe. I bardzo jestem ciekaw, co powie za tym 5. razem nam. Zapraszam, panie prezydencie. Szanowny panie redaktorze naczelny, szanowny panie prezesie, szanowni państwo posłowie, senatorowie, szanowny panie prezydencie Tomaszowa Mazowieckiego, szanowny panie prezesie Instytutu Pamięci Narodowej, wszyscy szanowni państwo, drodzy przyjaciele, nie wiem, konwencja stojąca, no dobra, mogę postać, chociaż mówiąc szczerze, wolałbym usiąść, bo bardziej tak potraktowałbym to dyskusyjnie, po przyjacielsku, niekoniecznie jako jakąś wielką mowę. O, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panu redaktorowi naczelnemu za to wprowadzenie. To jest rzeczywiście taki dzień, w którym ja się bardzo cieszę, że po raz kolejny mogę tutaj być z waszym środowiskiem i po to, żeby powiedzieć dziękuję, bo mam takie poczucie, że to jest przede wszystkim mój obowiązek jako prezydenta Rzeczypospolitej. Ja przed chwilą rozmawiałem z panem właśnie redaktorem naczelnym, z panią redaktor dla telewizji Republika, dla gazety i powiedziałem coś, do czego jestem ogromnie przekonany, a mianowicie, że jeżeli trzecia RP cały czas nawoływała do budowy społeczeństwa obywatelskiego,
i cały czas mówiła, że nam tego społeczeństwa obywatelskiego brakuje, do tego, że to społeczeństwo obywatelskie jakoś się budowało, najlepszym dowodem państwo właśnie jesteście. To państwo jesteście społeczeństwem obywatelskim. Bo jeżeli społeczeństwo obywatelskie to są ludzie, którzy gromadzą się po to, by myśleć o poważnych sprawach ojczyzny, po to, żeby w tych poważnych sprawach ojczyzny zabierać głos, po to, żeby o tych poważnych sprawach mówić, między sobą dyskutować, debatować w mniejszych gronach, w większych. Jeżeli to jest społeczeństwo obywatelskie, to ci, którzy są, umieją się zebrać, żeby coś zrobić, żeby coś pokazać, to państwo właśnie jesteście społeczeństwem obywatelskim. I za to ogromnie, ogromnie dziękuję. Ja nie wiem, czy ci przedstawiciele liberalnej lewicy, którzy do tego nawoływali, chcieli właśnie, żeby tak społeczeństwo obywatelskie w ich rozumieniu wyglądało, ale mam nadzieję, że tak. Ale mam nadzieję, że tak. Ale mam nadzieję, że tak, bo właśnie tak w moim przekonaniu społeczeństwo obywatelskie powinno wyglądać. Dzisiaj jesteśmy tutaj w pięknych obiektach, w Spale, w Centrum Przygotowań Olimpijskich, ale przecież spotykaliśmy się też w miejscach znacznie skromniejszych. Policzyliśmy właśnie z panem redaktorem przed chwilą, że to jest piąty raz, kiedy jestem obecny na spotkaniu klubów Gazety Polskiej, więc nie jest tak źle, jak na 12 razy, 5 razy byłem. Prawie połowa. I przypominaliśmy sobie, że dwa razy byłem pod Piotrkowem. Potem było spotkanie pod Kielcami i w Kalwarii Zebrzydowskiej i dzisiaj tutaj w Spale. I z radością przyjechałem do was, dlatego że to są zawsze bardzo miłe spotkania. To są takie spotkania, po których rzeczywiście chce się służyć ojczyźnie i po których człowiek ma taki dodatkowy jeszcze do tej służby zapał. Uśmiecham się, bo myślę sobie, jeżeli czasem masz chwilę zwątpienia, jeżeli czasem masz takie chwile załamania, które przychodzą na człowieka, to spotkaj się z klubami Gazety Polskiej, to będziesz rozumiał, jak bardzo ważna jest twoja służba. Ale z drugiej strony jest tak, że jak się obejrzycie za siebie, to tam jest taki napis, który jest tutaj elementem stałym wystroju, a zwrócił mi na niego uwagę przed momentem pan redaktor. Tu rodzą się zwycięzcy. Tak, tu rodzą się zwycięzcy pośród was. I tak jest. I bardzo wam chciałem podziękować nie tylko za to zaproszenie tym razem i nie tylko za to, że przyjechaliście na to bardzo sympatyczne spotkanie tym razem w Spale. Takie spotkanie, które ma charakter z jednej strony trochę polityczny, dyskusyjny, ale z drugiej strony przede wszystkim towarzyski. To jest spotkanie przyjaciół. To są mile spędzone w chwile, to są dyskusje, debaty, ale to też jest przecież grill, ognisko. To, co te miejsca, w których ludzie się łączą, jednoczą, właśnie w których zaprzyjaźniają się ze sobą. I to jest niezwykle ważne, to jest piękna idea i wcale się nie dziwię, że od 12 lat się spotykacie, bo ona, tak jak powiedziałem, daje siłę. Ale przede wszystkim wam dziękuję, bo przez te 12 lat było wiele momentów bardzo dla nas trudnych. Bardzo, bardzo, bardzo trudnych. Tak bardzo trudnych jak 2010 rok, o którym też tu przed momentem pan redaktor wspominał. I właśnie dzięki tej sile, która płynie z waszego środowiska jako całości, jako pewnej jedności, to także dzięki temu te trudne momenty udało się przetrwać.
nie odejść, nie uciec, nie załamać się, tylko być w poczuciu tego, że są inni ludzie, którzy też tak uważają, którzy też tak postrzegają otaczającą Cię rzeczywistość. I to jest niezwykle ważne. I za to też Wam z całego serca chciałem podziękować. Chciałem Wam podziękować za to, że dyskutujecie o tych ważnych państwowych sprawach. Ja bym chciał i prosił Was, żebyście zaczęli też dyskusję na temat tego, jakiego ustroju dla Polski chcielibyście na przyszłość. Jest taka historia, że kiedy pracowano nad amerykańską konstytucją, która przecież tylko tuż starsza jest od konstytucji 3 maja, to do Benjamina Franklina przyszła kobieta i pyta go, no to jak będzie? To będziemy mieli w końcu monarchię czy republikę? A on mówi, no, republikę, tylko jeszcze wy musicie ją utrzymać. Wy, nie ja, wy, bo Republika Rzeczpospolita, demokracja ma to do siebie, że wszystko zależy od ludzi. Od tych ludzi właśnie, którzy tworzą to społeczeństwo, które nazywamy tak chętnie społeczeństwem obywatelskim. I to jest niezwykle ważne. To wasz głos ma tutaj podstawowe i fundamentalne znaczenie. I państwo powinno być ukształtowane tak, jak wy tego chcecie, bo ono ma być państwem dla was. I konstytucja też jest dla was. To nie wy jesteście dla konstytucji. Władza też jest dla was, dlatego w demokracji wybiera się ją w wyborach powszechnych. Jak nie ma wyborów powszechnych, to czy to jest jeszcze w ogóle demokracja, to trzeba sobie postawić bardzo duży znak zapytania. Kto decyduje, jak i dlaczego? I w jaki sposób wyglądają mechanizmy decyzyjne? Bardzo wiele dzisiaj jest, jak wiecie, w otaczającej nas przestrzeni takich elementów, o których się mówi, że są deficytem demokracji. Dużo. Najbardziej się uśmiecham wtedy, kiedy tacy właśnie z deficytu demokracji upominają nas, że u nas są jakieś problemy z demokracją. Bo ludzie wybrali nie tak, jak ich zdaniem trzeba. Otóż proszę Państwa, ja bym chciał, żebyście dyskutowali o tym, jakiej konstytucji, jakiego ustroju dla Rzeczypospolitej chcecie. Chciałbym, żeby to była taka dyskusja, która toczy się w waszym środowisku, ale która toczy się też w waszych środowiskach, tych innych, w których jesteście, a więc żeby to była taka dyskusja o charakterze ogólnonarodowym. Bo ja uważam, że ten temat jest niezwykle ważny. I mam takie poczucie, że ta konstytucja, która jest obecnie, ona jednak ma poważne niedostatki. Tym niedostatkiem, co ostatnio podkreślam, jest choćby to, że nie uchroniła nas przed podwyższeniem wieku emerytalnego. Uważam, że to jej ogromnie poważny mankament. Pytanie jeszcze przed iloma innymi kwestiami, których nawet dzisiaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć, nie byłaby ona nas w stanie uchronić. Dla mnie to jest konstytucja absolutnie okresu przejściowego. Ma 20 lat, 28 lat jest, odkąd zaczęły się na poważnie przemiany ustrojowe, ale te przemiany powoli dobiegają końca. Ja wierzę w to, że nasze społeczeństwo dojrzewa i krzepnie, że zmieniają się też i pokolenia, że młodzi dorastają, czy też dorośli już,
którzy urodzili się grubo po 89 roku i tak zwaną komunę, czy też czasy komuny, jak to niektórzy mówią popularnie, znają już tylko i wyłącznie z filmów dokumentalnych, opowieści rodziców, dziadków i z tego, co gdzieś tam usłyszą, bo na historii w szkołach to mówi się o tym niechętnie. A powinno się mówić jasno i wyraźnie. I jeżeli mówię o tym, że trzeba Polsce nowej konstytucji, to tej nowej konstytucji właśnie przede wszystkim trzeba dla tego nowego pokolenia. Bo ono jest inne. Jest przede wszystkim pokoleniem, które nie ma żadnych kompleksów. Jest na szczęście pokoleniem, które udało się wychować w takim poczuciu, że my jesteśmy Polakami, obywatelami jednego z większych państw w Europie. Że mieszkamy w pięknym kraju. Że jesteśmy dobrze wykształceni, że znamy języki, że możemy sobie jeździć po świecie. Mają coś, czego my, mówię tutaj o sobie i od starszych ode mnie, w swoim dzieciństwie i wczesnej bardzo młodości nie doświadczaliśmy. Nie było nam to dane. Oni patrzą na świat zupełnie inaczej. Mówię to z całą odpowiedzialnością, choćby patrząc na moją córkę, która w tym roku ma 22 lata, a urodziła się w 95 roku, czyli już 6 lat po 89. I kiedyś, kiedy stanęliśmy na granicy, na której była kontrola graniczna samochodem, to ona była grubo zdziwiona i pytała się, tato, co to w ogóle jest? Co się dzieje? Coś się stało? Bo ona pierwszy raz widziała kolejkę na granicy. To są ludzie, którzy patrzą na świat inaczej. I dzisiaj rzeczywiście, w moim przekonaniu, trzeba dla nich nowej konstytucji, ale takiej konstytucji, która ja bym chciał, była oparta i wychodziła jako z fundamentu, z tych wartości, na których została naprawdę zbudowana Europa i na których też naprawdę został zbudowany ten potencjał gospodarczy największego czasu prosperity. On został zbudowany dzięki społecznej gospodarce rynkowej tak zwanej. A ta społeczna gospodarka rynkowa została zbudowana na korzeniach filozofii chrześcijańskiej, chrześcijańskiej myśli społecznej. To jest źródło dobrobytu Europy. Chrześcijańska myśl społeczna. Filozofia chrześcijańska. I kiedy ktoś mnie pyta, czy ja jestem zadowolony z tego, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, tak, jestem bardzo zadowolony z tego, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Ale ja jestem zadowolony z tego, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej dlatego, do czego zachęcał mnie Ojciec Święty Jan Paweł II, kiedy zbliżało się referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Dlatego, że uważam, że my Polacy możemy do Unii Europejskiej nieść nasze wartości. Wartości, które cały czas w nas są. I nie wolno nam się wyrzekać tego naszego dziedzictwa. Mało, musimy je przywoływać. Właśnie między innymi dlatego potrzebna nam jest nowa konstytucja. I chciałbym, żeby Polacy na jej temat mogli się wypowiedzieć. Dlatego chciałbym zrealizować ten pomysł referendum konsultacyjnego. Referendum co do kierunków ustrojowych państwa po to, żeby na podstawie jego wyników można było przygotować nową konstytucję, co oczywiście będą musieli zrobić fachowcy, eksperci. Po to, żebyście państwo na końcu mogli drugi raz zagłosować już nad gotową konstytucją, ale przygotowaną według tego wzoru, który narzuciło polskie społeczeństwo. Żeby to nie elity narzucały społeczeństwu konstytucję, tylko żeby to społeczeństwo narzuciło swoją wizję elitom. To jest dla mnie, proszę Państwa,
niezwykle ważne. Wtedy będzie można mówić o tej konstytucji, że jest rzeczywiście konstytucją Rzeczypospolitej, bo jest konstytucją obywateli. I druga z ostatnio mocno podnoszonych spraw, które też pewnie Państwa elektryzują, kwestia imigrantów. Otóż próbuje się nas zmusić do tego, żebyśmy siłą przywieźli, czy żeby siłą przywieziono ludzi do Polski, żebyśmy my ich tutaj siłą w Polsce zatrzymywali. Otóż, proszę Państwa, pochodzicie z różnych miejsc. Najczęściej urodziliście się w Polsce, ale nieraz wybraliście tak, że żyjecie dzisiaj za granicą, a nieraz część życia spędziliście za granicą i wróciliście do Polski. Prawda? Tak jest. No, wystarczy popatrzeć na te banery klubów Gazety Polskiej tutaj za plecami. Klub Gazety Polskiej z Wiednia, klub Gazety Polskiej z Nowego Jorku i z Nowego Sącza też. I pewnie z Nowego Targu też jest. Ale jest też Amsterdam. Szanowni Państwo, czy ktoś Państwa siłą za granicą trzymał? Czy ktoś Państwa zmuszał do tego, żebyście pozostawali w konkretnym kraju? Nie. Nikt tak nie robił. Nikt Państwa siłą z kraju do kraju nie przenosił. To jest podstawowe prawo człowieka. Móc wybrać kierunek, w którym chcę się poruszać. To jest element ludzkiej wolności. Ja się nie zgadzam na to, żeby w moim kraju, który jest krajem wolnym, wolnych ludzi, innych w sposób nieusprawiedliwiony, bo nie spowodowany popełnieniem przez nich żadnego przestępstwa, siłą przetrzymywano, zamykano, więziono. Ja się po prostu jako prezydent Rzeczypospolitej na to nie zgadzam. Więc do Polski może zgodnie z prawem przyjechać i zgodnie z prawem u nas przebywać ten, kto po prostu będzie chciał. I ten, kto będzie rzeczywiście pomocy potrzebował, tą pomoc w Polsce otrzyma. I proszę Państwa, ja nie wykluczam, że będzie nam potrzebny głos polskiego społeczeństwa również i w tej sprawie. Bo były ostatnio takie pomysły, żeby połączyć referendum konstytucyjne z referendum w sprawie imigrantów. Ale ja osobiście akurat temu jestem przeciwny. Dlaczego? Dlatego, że ja chcę, żeby referendum w sprawie konstytucji, to referendum konsultacyjne odbyło się w przyszłym roku. A my mamy, proszę Państwa, dzisiaj stabilny, silny polski rząd w stabilnej sytuacji większości parlamentarnej, którego stanowisko w tej sprawie jest stabilne i jednoznaczne. Mamy rząd polski, który się po prostu na to nie zgadza, żeby siłą do nas kogokolwiek przywożono. I dopóki ten rząd jest, dopóty sytuację mamy jasną, bo ja nie wierzę w to, żeby ten rząd i ta większość parlamentarna swoje stanowisko w tej sprawie zmieniła. W każdym razie bardzo, bardzo bym się tym zdziwił. Natomiast będą wybory w 2019 roku. Parlamentarne. Znowu, zgodnie z kalendarzem wyborczym, Polacy, my pójdziemy do urn. I jaki będzie wybór? No ja tego dzisiaj nie jestem w stanie przewidzieć jako prezydent. Dlatego jeżeli referendum będzie potrzebne, to wtedy będzie potrzebne. Wtedy, żeby Polacy również jasno wskazali, jakie jest w tym zakresie ich oczekiwanie od przyszłego rządu i przyszłej większości parlamentarnej. Żeby się w tej sprawie również jasno mogli wypowiedzieć. I wtedy to będzie miało sens. Jeżeli dalej będą naciski na nas ze strony Unii Europejskiej czy Zachodu, czy tych, którzy napytali sobie biedy na własne życzenie i mają problem. Ja uważam, że oczywiście pomoc jest potrzebna, ale my powinniśmy tą pomoc realizować jak najbliżej miejsc zamieszkania ludzi. Tak, żeby tej fali imigracji, a przede wszystkim fali uchodźców nie było.
że tam trzeba wysyłać pomoc, tam trzeba dawać świadczenie, tam trzeba czynić wszystko, żeby konflikty wojenne się zakończyły, a winnych tych konfliktów przykładnie ukarać. Tak jak potrafiła to już robić wspólnota międzynarodowa na przestrzeni lat. Szanowni Państwo, w tej sprawie moje zdanie jest jednoznaczne. Nie wiem, czy Państwo je podzielacie, czy nie, ale ja uważam... Ja uważam, że w tym zakresie polityka polskiego rządu, rządu pani premier Beaty Szydło jest jasna, jednoznaczna i absolutnie słuszna, a przede wszystkim odpowiedzialna. Odpowiedzialna. Odpowiedzialna i jasna, jasno od samego początku, w zasadzie od pierwszego dnia komunikowana. Ja też zresztą komunikowałem to naszym partnerom na arenie międzynarodowej w taki sam sposób, że my przede wszystkim powinniśmy pomagać tam, gdzie jest problem i my do tej pomocy jesteśmy gotowi i my tą pomoc na przestrzeni ostatnich 2 lat systematycznie realizujemy. I realizujemy ją wysyłając pieniądze, i realizujemy ją poprzez akcje pomocowe, i realizujemy ją także choćby wysyłając naszych żołnierzy do pomocy. Tam, gdzie to zagrożenie występuje, wysyłając nasze samoloty F-16 do patrolowania, do wsparcia tych, którzy starają się o to, by zaistniał pokój. Bierzemy w tym udział, bo jesteśmy odpowiedzialni i chcemy pomagać i pomagamy, bo na tym naszym zdaniem właśnie polega odpowiedzialna pomoc. I na zakończenie tego mojego wystąpienia, żeby nie było zbyt długie, chciałem jeszcze raz podziękować. Chciałem podziękować i chciałem prosić, żebyście nigdy nie spuszczali z tonu. Cieszę się, że w tych czasach, w tym pięknym obiekcie, to jest największe spotkanie dotychczas klubów Gazety Polskiej. Że właśnie wtedy, kiedy jest w Polsce, są w Polsce te władze, którym wy sprzyjacie, o które walczyliście, jesteście cały czas razem, jesteście jako środowisko także po to, żeby działalność tych władz ocenić, bo wasza ocena jest bardzo potrzebna. I także wtedy, kiedy są głosy krytyczne, to trzeba tych głosów krytycznych wysłuchać, bo one są potrzebne. Potrzebne przynajmniej do tego, żeby je rozważyć. A jeżeli są słuszne i dają się wcielić w życie, to wcielić je w życie. Jeszcze raz bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję za to, że nieustannie, będąc w klubach Gazety Polskiej, pracując, jak powiedział pan prezes, czy też ja bym nawet więcej powiedział, służąc Rzeczypospolitej poprzez działalność w klubach Gazety Polskiej, robicie to tak niestrudzenie. Dziękuję Wam bardzo jako prezydent Rzeczypospolitej. Z całego serca dziękuję. I jeszcze raz dziękuję za zaproszenie.
Szanowni
prezydenci, jedyna koszulka jeszcze z osobą, kiedy walczyli, to była bardzo ciekawa. Starajcie się na rzecz. Przepadamy się, proszę Państwa. Przyjdźcie, ja pana widziałem w Gorzowie i żegnamy w Gorzowie, a pan się zobaczył. Ludzie, dajcie spokój, niech prezydent idzie na ten obóz. No nie jest łatwo. Szanowni Państwo, na zewnątrz po odjeździe będzie możliwe rozwinięcie rozmowy krótkiej z panem prezydentem. Bardzo proszę. Można później, proszę Państwa. Niech Pani powie, że Pani to rozmawia z Panem Prezydentem. Więcej do nas nie przyjedzie, powiem, że pracować każą, a nie na kabinie. Także oczywiście pomaga, ale już nie. Szanowni Państwo, z tej chwili. Bardzo proszę. Proszę, proszę. Nie, no bo zamiast się stać się nie zjadł. Jak coś powiesz, to z ciebie. Aha, stąd. Bo ja bym tu w tej lutce. Nie, nie da rady. Szanowni Państwo, zróbmy szkole, puśćmy Pana Prezydenta, bardzo proszę. Ja Panie Prezydencie, dajcie rurę, uczę, dajcie rurę, nie mogę. Musi ślepy. Głębokie ukłony i zapewnienie o wywiadu udziela, ale można to zrobić. No już wystarczy, pójście prezydenta. Kochani, już nie zatrzymują pana prezydenta, bo widzę, że Oskar się do was mocno ciągnie. Dajcie mu szansę. Dajcie mu szansę. Przejście dla pana prezydenta Rzeczypospolitej. Przejście. Jak my tak kochamy prezydenta, że możemy go wpuścić. Dziękujemy. Brawo nasz prezydent. Słuchajcie, to samochód, który zaczął pracować.
wytrwałości, panie prezydencie. Ostatnio podpisywałem życzenia dla pani, która stoi na nasze. To pani życzymy 113. Nie, nie, nie. A niech pan się jeszcze tak uśmiechnie, życie. Jaki pan jest słodki. Wytrwałości, panie prezydencie. Ja będę sam pilował, bo to jest narodowy skarb. Możemy rączkę? No, oczywiście jest, ale to jest
Ania. Masha.